Ty słuchaj, ale wszystkie te rzeczy, które były w bagażniku, zniknęły. Ktoś przy transporcie okradł cały samochód. Wiesz coś na ten temat? A widzisz. A widzisz. Okej. Okay. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj bohaterem tego odcinka będzie Porsche Boxster z 2017 roku. Słuchajcie, zapraszam na odcinek. Kilkanaście tygodni temu brałem udział oczywiście w aukcji, którą nadesłał tak zwany mój operator. To już kiedyś mówiłem w filmie przy zakupie dotyczących samochodów z USA. Słuchajcie, pojawiła się okazja, wziąłem udział w licytacji i kilkanaście tygodni później wjeżdża na plac Porsche Boxster z 2017 roku. Oczywiście uszkodzenia za chwilę Wam pokażę i powiem Wam na początku filmu, że tak naprawdę ani się nie wstydzę, ani nie mam z tym problemu, że kupuję samochody rozbite. Teraz, w tej chwili zobaczycie, jakie są uszkodzenia i sami ocenicie, czy kupilibyście taki samochód. Słuchajcie, ja zmieniam kamerę i pokazuję Wam, co tak naprawdę kupiłem. Chodźcie. No i dobra, tak wygląda samochód, który do nas przyjechał. Ogólnie z zewnątrz, słuchajcie, i na aukcji nie wyglądał w żaden sposób i nic nie wskazywało, no i też nic nie wskazuje na to, że ten samochód jest w jakiś tam jeszcze gorszy sposób rozbity, tak jak przedstawiają te zdjęcia. Ja, słuchajcie, już oczywiście zdjąłem jedno koło, zdążyłem je przeważyć, kupiłem kolejną oponę identyczną z tego samego rocznika, z praktycznie takim samym bieżnikiem, więc jakby za chwilę pokażę Wam te rozbicie, jak wygląda tam w tym nefralgicznym miejscu. Słuchajcie, 718 Boxster, co do silnika i co do wszystkich parametrów związanych z jak się tym samochodem jeździ, będzie oddzielny film, który będzie poświęcony właśnie temu autu, więc jakby wybaczcie, że dzisiaj tylko powiem Wam o modelu, który zakupiłem. Słuchajcie, model z 2016 17 roku, przepraszam, 16 połowa roku, czyli to już jest ostatnia generacja, która była produkowana, która jest w tej chwili dostępna. To oczywiście ten różni się między modelem, który był produkowany do 16 roku, właśnie kilkoma elementami. Pierwszy to element to jest zderzak, który troszeczkę zdradza, że ten model jest już nowszy. Dwulitrowa jednostka napędowa, doładowana, czterocylindrowa, która jest połączona z manualną skrzynią biegów i tak naprawdę zaglądamy do środka. No, muszę Wam tutaj przyznać, że tak jak wcześniej mówiłem, ja nie wstydzę się tego, że mam i kupuję samochody rozbite. Rozbite kupuję w taki sposób, staram się przynajmniej umiejętnie kupować te samochody, żeby potem nawet czy później od sprzedaży klient mój czy tam ktoś, kto będzie chciał kupić, ma czarno na białym. Czarno i czerwono. Słuchajcie, wsiadam do samochodu i Wam pokazuję, co tu się dzieje. Samochód oczywiście ma manualną skrzynię biegów. Ma przede wszystkim, jeżeli chodzi o uszkodzenia, ma uszkodzoną tą szybę. Ma oczywiście wywalone cztery poduszki. Poduszka już tutaj, słuchajcie, schowałem, bo to nie można było oczywiście, nie można było się poruszać w tym samochodzie, jak były te wywalone poduszki. Kolanowa jedna, kolanowa druga, plus te dwie poduszki, napinacze oczywiście pasów są wątłe, więc też nadają się do wymiany. Słuchajcie, z wyposażenia, konfiguracja, czarna deska, czerwona nitka, bardzo fajnie skonfigurowana, góra z dołem, czerwień. Wiecie co?
przyciemniona taka ta czerwień, podoba mi się, jest fajna, przyciemniona. No bordowy, to nie jest taki czerwony, meksykański, rażący czerwień, który gdzieś tam też w Turbo S-ach kiedyś widziałem, czy w Turbo samochodach. Co do wyposażenia, oczywiście multimedia, to już nowa nawigacja, plus do tego tutaj guziczków, to nam pokazuje, że jeszcze moglibyśmy coś dozbroić. Kontrola trakcji, zawieszenie sportowe, wysuwana tylna lotka i start-stop prawdopodobnie nie będzie u mnie użytkowy. Bardzo fajna konfiguracja foteli, czyli fotel, który wyposażony jest w ogrzewanie i w wentylację, więc to jest fajnie, bo jak jedziesz w jakiejś koszuli na spotkanie, to się po prostu nie zapocisz. Klimatyzacja, no i przede wszystkim uwaga, która mojej uwadze tutaj jak zwykle kierownica, która jest dobrze trzyma się w dłoni, jest mięsista, jest poręczna, no i oczywiście ma te fajne, to już jest ta nowsza kierownica, która ma już tutaj te wycięcia i niektóre elementy, którymi możemy sterować. Kolumna kierownica jest oczywiście automatycznie regulowana, co pozwala sobie ustawić miejsce w tym samochodzie dosyć skrupulatnie. Oczywiście schowki, nie schoweczki, te inne rzeczy, słuchajcie, jak widzicie, są w miarę w dobrym stanie. Położę pilot, samochód później spróbujemy odpalić. Dach. Przede wszystkim fajny konfig dachu, czarny z tym czerwonym. W konfiguracji w ogóle Porsche jest tak, że ten dach chyba, kolor dachu jest bez dopłaty. Dobra, tak wygląda w środku. Powiem Wam, że ogólnie samochód jest bardzo świeży, jego przebieg to jest niecałe 10 tysięcy, więc naprawdę bardzo mało. Duże 20-calowe felgi, opony, małe się wydają teraz te zaciski, które z tymi tarczami komponują się tak, jak faktycznie byłyby jakieś małe i nieadekwatne. Dobra, przejdźmy tak naprawdę do tego, co nas interesuje, czyli do uszkodzenia. Jak widzicie, uszkodzeniu uległa przede wszystkim też między innymi lampa. Myślałem, że da się ją uratować, ale lampa została zamówiona nowa. Zderzak chyba prawdopodobnie będzie uratowany, bo ma tylko takie dosyć mocne wciery, więc uważam, że jesteśmy w stanie uratować. Dalej, koło zostało zdjęte już, bo już trochę grzebałem przy tym samochodzie, bo jakiś czas temu przyjechał. No i na pierwszy rzut oka nie było widać, że uszkodzeniu uległa chłodnica wody, chłodnica klimatyzacji, ona jest tutaj tak schowana, wentylator i cała obudowa. Przede wszystkim koło położone jest i jest tutaj uszkodzony dosyć mocno wahacz, który też został już zamówiony i w efekcie końcowym tego uderzenia awarii, że tak powiem, uległy te dwie rurki. Awarii. Spłaszczyły się po prostu od uderzenia. Nie wiem, czy uderzony też jest amortyzator, to zobaczymy, jak już postawimy samochód na koła wszystkie i zaczniemy już go składać. Oczywiście z błotnik też tak samo, jak widzicie, został uszkodzony, więc do wymiany i trochę poszycie drzwi. Prawdopodobnie tu się zablokowało coś i ktoś, kto próbował sobie, że tak powiem, otwierać z może pogniót te poszycie, ale ogólnie poszycie jest w miarę ok, więc jakby prawdopodobnie uda się nam to uratować, tak mi się wydaje. Cały przeszlifowany próg, który idzie aż tutaj, wypiął się ten próg, który jest połączony wraz z tutaj takim, przechodzi przez wlot, tam jest prawdopodobnie albo intercooler, albo chłodnica, więc jakby to trzeba ten element cały zdjąć, przeszlifować i będzie ok. Co do tylnego koła, to też zostało trochę porysowane, nie wiem, czy jest pokancerowany, nie wiem, zobaczcie, ile jest piachu. Samochód wylądował prawdopodobnie gdzieś w jakimś miękkim błocie i w krzaczorach, bo wszystko zostało strasznie tak
tak patykami jakimiś albo kamieniami porysowany, jakiejś żwirowni czy coś w tym stylu, nie wiem, ale nie jest tak tragicznie. No i tak jak widzicie, to wszystkie uszkodzenia, które nas tutaj, że tak powiem, spotkały. Wiecie co, możemy spróbować uruchomić samochód, ale na krótko, bo nie mamy, sprawdzimy, czy dach się, no zobaczcie, 5-600 mil, czyli to w przeliczeniu będzie 10 tysięcy kilometrów. Spróbujemy dach otworzyć, czy jest wszystko ok. Nie jest ok. Być może jest słaby akumulator. Sprawdźmy. A widzicie. Słuchajcie, trzeba było odpalić samochód, bo zbyt słaby był akumulator, żeby podnieść dach. Zwróćmy uwagę. Patrzcie, jak to wygląda. Motor pali, wszystko jest ok. Ja za chwilę go wyłączę, bo jakby nie mamy płynu chłodniczego, tak mi się wydaje. Więc świetnie. To jest właśnie to. Wow. Powiem wam, że to się właśnie tak przedstawia. Dach jest cały, więc nigdzie nie jest uszkodzony. Przód, czyli to tylko i wyłącznie efekt rozbicia poduszki. Słuchajcie, taka ciekawostka to, że tutaj mamy bezpieczniki. Jeżeli akumulator ci padnie, wystarczy wysunąć tutaj, zaraz wam pokażę. Wysunąć taki bezpiecznik. O, podać tu napięcie, tu na masę podać i już mamy bagażnik jeden i drugi otwarty. Więc jakby to taka ciekawostka dla tych, którzy będą chcieli sobie kiedyś grzebać w autach, czy tam będą próbowali otworzyć. Więc to w ten sposób się przedstawia. Przód i tył. Otwórzmy przód. Zobaczmy, co jest z przodu. Słuchajcie, na zdjęciach było bardzo dużo fajnych klamotów i były obrazy. I śmiałem się, że wraz z samochodem mógłbym dostać kosztowności. I to, co mówiłem na początku filmu, że nas okradli. Tak, powiem wam szczerze, okradli. Ale nie do końca nas okradli, bo jeżeli chcemy kupić samochód i to jedzie do Niemiec, to powiem wam, że sytuacja jest tego typu, że Niemcy wszystkie rzeczy, które są w samochodzie, zaczynają traktować jako odpad i trzeba będzie od tego zapłacić prawdopodobnie jakiś podatek, więc jakby nie ma możliwości, żeby firma, która wam to sprowadza, nie zatrudniła kogoś, kto by posprzątał. Jeżeli znajdą się kosztowne rzeczy, no to oczywiście poddane będą, że tak powiem, ocleniu, więc jakby te moje rzeczy, które były tutaj schowane na zdjęciu, zaraz wam pokażę, były sprzątnięte, więc za to się też dodatkowo płaci, żeby potem nie popaść w dodatkowe koszty. No i tak jak widzicie, bagażnik dosyć duży, widać jakieś brudy, więc pal go licho. Wszystko pięknie wygląda. Z tyłu mamy bagażniczek drugi. Tutaj mamy oczywiście tylko podejścia, takie jak widzicie, silnika nie ma. Silnik znajduje się gdzieś tam. Jak już mówiłem. I słuchajcie, i tak to wygląda. Jak już mówiłem wcześniej, ja nie mam z tym problemów, że ten samochód jest w taki sposób, a nie inny, uszkodzony. Kupiłem samochód z myślą o tym, żeby pojeździć właśnie w ciepłe, słoneczne dni. A z tego, co wiem, samochód Boxer
prowadzi się fenomenalnie, więc ja za jakiś czas sprawdzę. Słuchajcie, w tym odcinku byłoby na tyle, widzimy się w kolejnym. Natomiast jeżeli faktycznie chcecie wiedzieć, co zamówiłem do tego samochodu, to bądźcie ze mną na bieżąco. W kolejnym odcinku pokażę Wam, jakie części kupiłem do tego samochodu, a powiem Wam, że już mam wszystko zamówione, kwestia odbioru, więc tak naprawdę co? Widzimy się w kolejnym odcinku, wpadajcie na Instagram, na Instagramie się też tam dużo dzieje, no i oczywiście proszę o subskrypcję i lajkera, no bo co? No bo to robię też między innymi dla Was. Strzała, cześć! Jak wyglądam jak idiota, przecież ja tutaj miałem taką odbitkę. O Jezu, nikt mi nic nie powiedział. Dzień dobry, w tym odcinku jestem górnikiem. Paweł Górnik. Edyta Górniak. Górnik.